wow, ale eksperyment myślowy. Wydaje mi się, że przede wszystkim Žižek może też taki negatywny stereotyp krytyka filmowego jako niespełnionego filmowca, który się nie potwierdza z moich dotychczasowych doświadczeń, ale coś, co często krążyło, zwłaszcza wśród twórców, którzy byli niezadowoleni z różnych recenzji, więc to jest jakiś temat na pewno. I Criterion Collection jakoś tak bardzo zawsze na mnie działała ta seria. No i Roger Ebert chyba najbardziej, tak, z takich krytyków, których jak coś piszę i mam sam jakieś duże wątpliwości, czy tak można, to czytam sobie jakąś recenzję Rogera Eberta jakiegoś filmu, który mi się kojarzy z tym scenariuszem i jak tam znajdę potwierdzenie, że można, to mam poczucie, że jest okej. Okay.